Siemanko, witam was. Jestem osobiście po 7 godzinach grania nowym killerem The Skull Merchant aka Męczy Dupą. Męczy Dupa dlaczego? Ponieważ jest to killer, który będzie niezwykle silny pod Trigeny. Jest naprawdę męczący i co ja grałem nią, to czułem po prostu jaki ból za Jesajaworą, męcząc ich, spamując dronami over and over again. Jeżeli mnie zapytacie, jak są, że aktualnie killer silny, wydaje mi się kinda strong. Chociaż musimy poczekać, aż taktyki się wytworzą na nią. Mi się wydaje, że znam już jakieś pewne taktyki, widziałem już, znaczy widziałem. Zauważyłem już pewne triki, jakie można na nią ograć. Natomiast póki co, można powiedzieć, że mam 100% win rate na niej i jeszcze nikt mnie nie pokona, ale mówię, generalnie to jest bardzo, bardzo silny killer pod Trigena. I to właśnie jest między innymi taktyka, jak właśnie ugrać ją adepta. W dzisiejszym odcinku właśnie zrobimy sobie adepta. Pokażę wam chyba mój drugi mecz nią na serwerach live. Natomiast już było wtedy właśnie dla niej problematyka, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast jeszcze trzeba szkolić kilka odcinków. Więc zagram właśnie sobie adepta. Aktualnie adept wymaga 4K zrobić, nie 4 emblemy. Dlatego nie mylcie tego. Jestem zależny też od serwera, czy zrobi DC, czy nie. Może adepcy to zmienili, ale mówili, że seki mają nie zaliczyć adepta. Co jest trochę głupotą. Dlatego też bierzcie pod uwagę, że właśnie wziąć sobie ofertę Kielszaka, żeby nie liczę na RNG na to, jak będziemy zabierać się z tego serwera i nie muszę go specjalnie slagować ostatniej osoby. Jeśli chodzi o addon, jakie polecam, ten się na addon jest akurat whatever, może będzie sobie jakiś inny. Natomiast w tym wypadku będzie on ładował nam lock-on o 10% szybciej. Natomiast drugi addon, który jest naprawdę silny i aktualnie jest męczący, czyli serwerzy z cloudtrapami. Cloudtrapy dostajemy, jak serwerzy atakują drona. Serwerzy z cloudtrapami, jeżeli zwołują na szybko paletę, razem ją rozwalają, jak na Dissolution. Tylko że lepszym, bo nie ma aż tyle wymagań. Jest naprawdę potężny addon i jest to właśnie szary addon. Jeśli chodzi o perki pod adepta, on ma taki pak, który powoduje, że kiedy powiesimy serwora, perk się aktywuje. Więc razem, kiedy rozwalimy ścianę bądź paletę, serwory w zasięgu 302 metrów krzykną oraz pokażą naszą aurę, znaczy naszą aurę, ich aurę na 4 sekundy. Game food, czyli kiedy gonimy obsesję, perk się aktywuje i kiedy rozwalimy generator, paletę albo ścianę, dostajemy 5% hejstu na 10 sekund. I jeżeli walimy osobę, która ma najwyższy 6 time'u, zająną obsesją. I leverage, który powoduje, że za każdy powieszenie serwora dostajemy token, maksymalnie 10. I kiedy powieszenie serwora, perk aktywuje się na 30 sekund. I za każdy token spowalnia leczenie o 5%. Nie są jakieś wybitne perki, nie są jakieś złe. Właśnie tak bałem, że właśnie nie będzie mnie slowdown. Natomiast jak zobaczycie, ile robię value z dronów, jakie to jest po prostu męczące dla nich, to jest masakra. Sam kiedy jest jakiś specjalnie interesujący do gameplayu. Fajna, nawet ciekawy w pewnym momencie, natomiast trzeba musimy poczekać, aż ludzie wymyślą coś, jakie taktyki, jaką grać, ludzie się nauczą na nią grać. Bo boję się, że ludzie się mogą na niej nauczyć na nią grać z jednego względu. Że ten killer po prostu nie będzie kompletnie grany, bo też nie jest jakiś wybitny do gry. I przez to, że właśnie on też jest taka, wiecie, jakby to określić. Ludzie niespecjalnie ją lubią, bo możliwe, że nigdy się nauczą w sumie tak naprawdę na nią grać. I to może być problem. Więc tak bym to widział. Natomiast mówię, kinda strong aktualnie. Jeszcze nie przegrałem się żadnego meczu, przegrałem tylko jeden, grałem część builda. I zrobiłem wtedy tylko dwa fragi, ale wydaje mi się, że popełniłem tylko jeden błąd. Znaczy, popełniłem jeden błąd, co spowodował, że przegrałem, czyli odpuściłem Trigena. Natomiast mówię, ten killer jest po prostu mega męczący, jeszcze właśnie będzie kilka odcinków, gdzie wam pokażę siłę tego killera. Więc no, dzisiejszy odcinek z adepta. Przypominam jeszcze raz, trzeba zrobić 4K. Polecam wam ten addon na pewno wziąć. Polecam wam wziąć Killershark Offering, żeby na pewno był tam włącz, żeby go nie szukać. No i co? Przejdźmy do meczu i zobaczcie moją historię adepta. Nie wiem, że mi się skupiasz i Monka jest Temple Plagiation. Okej. Okej. Mam jakiś fajny potencjalny Trigen? Chyba nie. A jest mi drona. Weźmy drona. Weźmy drona. Weźmy drona. Co się zacięło to? A? Jestem... Ej, czekaj, czy on ładuje lock-on? Wait. Fuck, prawie. Ej, sumie, wait, recall? Próbuję zrobić lock-on. On może się nie szczaić. O! I mamy.
A, tylko że nie mam co zrobić. Bo jestem tylko jednym killerem! Ale powalaniem? Witam, że się ładuje. Ktoś na górce był. Zlikolę mi tego. Zróbmy tak. Mamy na sobie dezolution. Boże, to spalec. To mnie zrobić lokon może, co? Ciekawe, czy będzie mądry i odbiegnie. On musi odbiec teraz. On nie odbiega. Zrobimy expose. Okej. Tyk. Hit. Już teraz myślę o lokon. Każdy pilnuje kompletnie Rhinos, no? Czy też jakoś, żebym mógł zrobić jakiegoś fajnego Tigana? Aż po prostu przegram. Rusty pewnie zostało 23 GB do instalacji. Nie pomyliłeś. Mamy teraz dezolution. Ron. A ten. No lubię kampić. Dobra, chodźmy teraz naokoło. Jak zwołtuję tamtą paletę, to i tak jest git. Bo mamy dezolution na niej, pyk. Git. Tam jest Shredness. Może pójść do Fang. Fang się spodziewa, podejdziemy do niej. Robimy presję na mapie. Oho, mam expose Vitodio. Wy sobie siadło Oblivious. Gdybym miał Oblivious teraz, to ten expose na nich mógłby siąść, bo by się nie spodziewali. Pyk, powalenia. Aktywujemy tego drona, bo jeszcze trochę tego gana. Tam jest test dezolution. Odmijmy tego gana. Zrymę jak spowodnie się boi. Zobaczcie, jak granie gra spowolniła, tylko jak zostawili się bardziej z genami. O! Okej, okay. To jest wymiana. Tak. Jak spowodnie na granie, okej. Okay. To jest jakiś język przyjemny. Cyk. Ja cały czas wiem, jak on nic w Neganach chce, nie? Cały czas. Okej. Z aktywacją tego drona. Więc guess what?
Zostawiam go ponownie, o bun. Pyk. Niestety. To jest moja obsesja, więc jak rozwala teraz paletę, dostanę boosta. Speeda. Ona krzyknie, będziemy widzieć ładnie, gdzie ona idzie. Nice. Kurde, Febro. Mówię, z tym Obliviusem trzeba pomyśleć też w sumie. Bo oni lubią niektórzy kręcić ich podczas drona, bo mają już dość po prostu rozwalania tych dronów. Mówię, to będzie tak chamęczy lupa ten killer. Ja pierdzielę. Dobra, może ktoś tu jest w pobliżu. Paka, zaktywujmy. O! Okej, okay, nice. Dron? A, bo dron mi zniknął, bo postawiłem hak obok. Fuck, I forgot. Musimy panowie to zostawić. Okej, okay, ktoś chyba już ma dość i siedzi gdzieś tam wokół mapy. O, Vittorio? Nade mną jest. Nie wiem, chodźmy na flank. Flank cały czas tu jest. Idzie w lewo. Okay. Chyba rakiet. To miało co być, bo wydaje mi się, że ten kiedy będzie wymagał po prostu robienia presji wszyscy naraz. Może tam ten gen został wykręcony, bo dawno nie byłem na nim. Slow trap jest pad. Baterii. Może jakieś problemy, mamy tylko 8 haków. Będzie 8, musimy ją powiesić. Oj. Nice. Nie spodziewałem się tu szczerze. On ma szkoł trapa na sobie, więc on ma dissolution na donie. Ups, trap wsadziłem, chciałem od razu walnąć. Nie weźmy sobie tego drona. Co z tego tu? Jeżeli nasz się lokon, będziemy wiedzieć cały czas gdzie ona jest tak naprawdę na lupie. Ona będzie miała antydetekta, więc... Nie wiem, zawsze może prawie coś namieszać. Troszkę pójść naokoło. Yo! Niestety używanie radaru pochłania się o 5%. Nie wiem po co, ale tak. Okej, mam coraz informację, gdzie ona jest. Dead hard, flash. Dobra, powinniśmy mieć szansę na adepta. Okej,
Pamiętacie drony? Będąc szczerym, mi się trochę też podobają, ale wydaje mi się strasznie męczące dla surwów. Ja nie jestem pierwszego kiedy tak szczerze. Ja się boję, że to będzie taka męczydupa teraz przez to, że ona nie ma cooldownów. Że hołd i szedł. Zmienię adepty, jesteś pewien? Bo będąc szczerym, to jest behavior. Ja bym nie był pewien. Jest kiedy przyjemnie gra niż na PTB? Zgodzę się. Ale dalej jest mecz dupą i jem jeden killerem. Dobra, mam adepta, guys. Mam zrobionego. Dostałem drugą osiągnięcie. Czy dostaliśmy 4 emblemy, Ili? Nie. Ok, czyli teraz mamy potwierdzenie, że nie musimy mieć 4 emblematów na Ili. Bo mi zabrakło Chasera. Bo faktycznie mało było hitów. Więc tak, aktualnie wystarczy 4K. Jak co, guys? Więc no. GG. Adept wykonany. Pan tak dziwnie chodzi? Bo chce być sexy.